Nie ma, słuchajcie, jakby co, to poczekamy jeszcze chwilę, żeby się innemu serwerowi nie wpierdalać, bo widzę, że kończą, no przedłużyło im się, więc też nie chcemy najeżdżać na siebie, nie? Robić sobie jakiejś niezdrowej konkurencji czy coś, więc no, poczekamy. Dobry, dzień dobry. Zaraz będziemy zaczynać. Jest parę spraw do omówienia, ale no poczekamy jeszcze chwilę. Teraz powinno sobie wejść. Czekamy jeszcze z 5 minut na spokojnie, bo no. Wiecie, jak jest. Trax, zostajesz permanentnie zbanowany na naszym serwerze w dniu dzisiejszym. Nauczy się goś, kurwa, kultury osobistej, to może się zgłaszać o bana. Chociaż nie wiem jak, bo na Discordzie też ma bana. Słuchajcie, to naprawdę to jest kanał Community Meeting, a nie kanał propozycji, ja tak tylko przypomnę. Nie wiecie, co zrobiliśmy, nie wiecie, o czym chcemy mówić, a piszecie o jakiejś, kurwa, naprawie numerów kart SIM, to macie od takich rzeczy tikety, nie wiem, po co one są. Musicie nam nagle na Community Meetingu wysypywać, kurwa, wszystkie błędy na kanale od propozycji, czy o co chodzi? Tikety funkcjonują od miesiąca i można je napisać, nie? Dobra, zaczynamy. Zaczniemy 8 po, jeszcze poczekamy i no.
Nie ma pośpiechu, i tak community meeting będzie w miarę, myślę, treściwy, krótki, nie będziemy przedłużać. Ja naprawdę zaraz zabiorę wam dostęp do tego kanału, jak nie umiecie go używać. Albo będę was mutował, bo... Ej, Smurf, Tomek się dobrze robił. Tomek ci zabierał WL-ki, czy nie, zabierał WL-kę i mutował. Czy coś pisał. Bez kitu ty sobie odpoczniesz 3 dni od serwera, bo widzę, że nie dociera do ciebie. Może będziesz miał 3 dni na przemyślenia, to... Tak, też wszystkich witam. Nie musicie pisać o tym na kanale. Nie potraficie używać czatów, to nie będziecie z nich korzystać, prosta piła. Nie będę się kurwa powtarzał 3 razy. Macie pogaduszki WL, to sobie tam piszcie kurwa, a nie na kanale Community Meeting. Dobra, za minutę zaczynamy, poczekamy jeszcze chwilę i no. Dobra, myślę, że osoby, które miały się zjawić, już się zjawiły, więc będziemy mogli powoli zaczynać. Na początek, myślę, chcielibyśmy poruszyć cel aktualny serwera, bo dobrze wiecie, że od ostatniego community meetingu wiele się... Jest jakaś moderacja, która może kontrolować ten czat, bym prosił. Ja będę się starała. Smurf, jesteś zmutowany. Kurwa Macia, ja mówię do was. Właśnie w ja pierdolę. Dobra, to się powtórzę, kurwa. Zaczniemy od omówienia, myślę, wizji na serwer, bo chcieliśmy dać wam swobodę w odgrywaniu, ale to, co odpierdalaliście po łajpie, to... Przerosło nasze, kurwa, że tak powiem, oczekiwania i no trzeba było to zmienić.
Co się dzieje? Community meeting robimy. Kurwa, gdzie jestem? Nie widzę się na tej liście. Wykrzyknik sobie daj. Więc tak, jeśli chodzi o organizacje przestępcze, bo myślę, zaczniemy od tego, nie dostaniecie na serwerze organizacji od tak. Na organizację trzeba się wykazać, trzeba pokazać coś innego niż kurwa napierdalanie się o kokainę i robienie sobie paintballi w Sandy, bo tak wyglądała sytuacja przed tym, jak narzuciliśmy te ograniczenia. Więc podania na organizację możecie składać śmiało, ale no trzeba tam podawać jakieś przykłady akcji i zasłynąć tym ICE, żeby tą organizację otrzymać, nie? Tak samo jeśli chodzi o addony, bo wiele osób się pyta, to zaczynamy wprowadzać już powoli addony, tak jak mówiliśmy na poprzednim community meetingu, do miesiąca. Miesiąc od wipe'a minął, więc te addony już powoli będą wprowadzane. Też nie chcemy wrzucać byle jakich addonów bez optymalizacji, bo no jednak wrzucenie jednego addona trochę zajmuje. Każdy samochód trzeba zoptymalizować przed wgraniem, żeby... Dobra, co ty wytrzymały. Pierdolisz, kurwa, komu się chce tego słuchać? No ludziom się chce, kurwa. No, więc... Oni są zmutowani, więc jak ci mają powiedzieć, że kurwa chuja znaczysz? No, ale no, wracając kurwa do tego... To może ja powiem kurwa coś, czego chcą ludzie słuchać. No to możesz powiedzieć. Wasz ulubiony gracz będzie grał. Dzień dobry, to ja. Gdzie jest w ogóle kanał, gdzie się pisze? Community Meeting. Community Meeting. O, dobra. No i wiadomo, że tutaj od razu ludzie się cieszą. Przywitajcie Sergiusza. Niektóre osoby takie fajne ogólnie, które grają w GTA fajnie, historycznie fajnie grali i więc nie ma przeciw myśli, żeby myśleć, że się tutaj, że się wydarzy inaczej, będą grały. Wprowadzamy zero tolerancji dla tych, co mnie postrzelą, więc tak. Ja jestem jedynym niekwestionowanym liderem grup przestępczych, więc jeśli ktoś mnie postrzeli, dostanie CK i permbana i Smurf możesz dokończyć. Więc Nitro będzie grał. To już wiecie. I wracając do samochodów, bo się pytaliście, wprowadzamy addony. Pojawią się w ciągu najbliższych tygodni do kupienia. Na początek będą to limitki dla partnerów i dla osób, którym te addony, że tak powiem, należą się za wkład dla serwera, a później zostaną wprowadzone dla normalnych graczy. A jeśli chodzi, kurwa, o krzyczenie różnych, kurwa... Jeszcze tutaj chciałem dodać, że poświęciłem się i postanowiłem przetestować przedpremierowo 5 addonów naraz i oczywiście za nie zapłaciłem, ale to nie wiem, czy to kogoś interesuje. No. Więc Nitro będzie testował addony jako pierwszy. Żeby nikt nie był zaskoczony. A jeśli chodzi, kurwa, o gówno krzyczenie masą, możesz kurwa, krzyczeć? Krzyczenie na tym, czy krzyczenie na strzelaninach dusimy, to nie chcemy widzieć takich sytuacji na serwerze i będą wam zabierane whitelisty. Oczywiście, no jak jest jakaś kurwa fajna strzelanina z wątkiem, czy jest odegrana w sposób roleplayowy, to fajnie. Ale no przede wszystkim roleplay i mam nadzieję, że będziecie o tym pamiętać. No i kurwa, tak szczerze, to wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Chcieliśmy mniej więcej nakreślić wam temat, bo banowaliśmy w ostatnim czasie dużo ludzi. Te bany nie pomagały. A czemu skasowałeś wiadomość chłopa, który cię oskarżył o to, że 1 na 4 się wpierdoliłeś? Nie skasowałem. To nie kanał tego. A to szyja, to szyja. A, ja jeżdżę autem, więc nie kasuję. No, a jeśli chodzi o to, no kurwa, no jak chcecie się strzelać, to fajnie, ale... Nie wiem, ja nie mam mutacji, to kurwa, jak kogoś postrzelę, to nie krzyczę. Jeden leży jeden, dusimy. I kurwa... Smurf, to już jest hipokryzja, robisz tak. No nie robię tak. Robiłem, ale nie robię. Powstrzymuję się przynajmniej. I też oj, kurwa, robisz. Chciałbym, żebyście wy też się powstrzymywali od takich sytuacji, nie? No, więc ja się będę starał, ale no wy też się musicie postarać, żeby fajniej te strzelaniny wyglądały. No i to w sumie tyle. Możecie zadawać pytania, bo chcieliśmy tylko nakreślić, że idziemy w stronę RP, a nie w stronę napierdalania się bez sensu.
A, ogarnijcie coś dla mechaników. Mechanicy tablet będą mieli. Kiedy? Jak zrobię. Kiedy? A kiedy zrobicie? Do tygodnia. Jutro? Do tygodnia. A, dodaliśmy schowek. Teraz osoby, które nie mają mieszkania, będą mogły używać schowka. Schowek kosztuje 1000 na dzień. No i będzie wam codziennie w nocy pobierało to siano. No chyba, że sprzedacie ten schowek. To wtedy już nie. I to jest właśnie dla osób, które nie mają mieszkań. Naprawiliśmy te paczki, strefy już fajnie działają. Tak. Więc no. Tutaj mam takiego, mam taką osobę, to jest cynamonowy naplet. On bardzo często mówi i pisze rzeczy, które totalnie nie mają sensu, ale teraz napisał, od 3 lat idą w stronę RP, a nie napierdalania się, a co tydzień pewnie mają taką samą rozmowę. I tutaj chciałbym po pierwsze zdementować, że pewnie, bo jest co, nawet nie co tydzień, a codziennie jest taka rozmowa. I po drugie wychodzę z takiego samego założenia, że wszyscy są zjebani i się powtarzamy od 3 lat. Wszyscy. No, to prawda. Jeśli chodzi o trzecią osobę i kropkę, bo też to było, będzie na serwerze, bo Nitro tak chce, a to kurwa serwer Nitra, więc jak Nitro chce, to będzie. I no. I tyle. Schowek wygląda tak, że macie go w takim miejscu, gdzie macie obok bank, garaż, sklep z ubraniami, wszystko w miarę takim fajnym, klimatycznym miejscu. No i myślę, że rozwiąże to problem mieszkań, bo jednak te 400 mieszkań, co było na starcie, to było trochę za mało. Jak chcecie, to możecie sobie wynająć schowki, więc nowi gracze też będą mieli lepiej. A co, już nie mam mieszkań? Wszystkie kupione? No, wszystkie kupione. Dodamy, że tak, inaczej schowek to nie jest green zone, ale to nie ma czegoś takiego jak kampienie pod schowkiem, nie? Żeby kogoś okraść. To nie jest żaden... Aha, jest jedna rzecz, ktoś będzie krzyczał, kurwa, w miejscu, gdzie jest jakiś szpital, komenda, kurwa, na cały interior, to dostanie banę. Więc i nie ma, że nie wiedziałem, sorry, pomyliłem się. Kurwa, rozmawiasz z kimś jeden na jeden, to sobie rozmawiasz na krótko, no. Bo to wkurwia przez ścianę. To prawda. Kiedy będą interiory dla organizacji? Interiorów 30 jest gotowych, tylko no nie ma organizacji, bo piszecie podania, siema, dajcie mi organizację, no to siema, napisz dobre podanie. Więc interior... A czym jest dobre podanie? Czy mógłbyś w ramach wzoru napisać dobre podanie? Chciałbym je przeczytać. Jak najbardziej mógłbym. Mogę ci wkleić później podanie, które my pisaliśmy. Okay. Ale no są to podania... Znaczy nie, ale nie, że kurwa, jak Zina ciebie zapisał. Tylko, że ty napiszesz. Nie, do końca. Akurat. Chciałbym coś takiego przeczytać, tak szczerze. W porządku. No, a jeśli chodzi o organizację, no to mówię, musicie się czymś wykazać, żeby tą organizację dostać. Tagier z wizytówką RP? To chyba coś mnie, kurwa, minęło. Czy może ja odpowiem tutaj w sprawie Tigera, no bo wiemy, że głównym jego celem była bojowa wcześniej, ale teraz od jakiegoś czasu Tiger nie tylko zajmuje się strzelaniem, ale również wspomaga gangi uliczne, zasila je. Pewnie na tym zarabia, każdy na tym coś zarabia, ale prowadzi też rozmowy z różnymi grupami, a nie tylko napierdala się o koks. Spongo co wrzucił, dobra, zapisuję. Tak, no Smurf przewija podania właśnie organizacji. Właśnie. Okej. Okay. Ale Tiger za te wyzywanie ludzi od kastratów i CE dostał przecież gówna, kurwa. Aha, jeśli chodzi o prace społeczne, to myślę, że będziecie mogli sobie też wybrać, czy ban, czy prace społeczne. A, ma głos, kurwa, 13-latka, to też dostanie bana, jak go usłyszę. Takie życie. No. A Tiger kiedy ostatni raz bana dostał? Wczoraj. Kurwa, miał już nie dostawać. Albo przedwczoraj. A za co? Miał już nie dostawać banów. Powiedział do kogoś, że mutacji nie ma. Tak, brak mutacji na elekcji, niech idzie coś takiego. No. Ogólnie załatwia ojca. On się nigdy nie... A na ile dostał? 750 gówna do pozbierania. To jakieś 3 godziny, 3,5 godziny w gierce. No plus obraza, nie? Plus no. Tak, obraza administracji, czyli 2000 dostał.
No to, no to 10 godzin zbierania gówna. Wy kurwy policjanty, jak kurwa będziecie dostać kurwa w kamizelkę, śmiecie małe, to was rozpierdolę, nie? I to się kurwa wszystkich tyczy. Typ dostaje kurwa 5 headów kurwa w czoło, jakimś cudem go znajdują kurwa, nic mu nie jest kurwa. Delikatnie kurwa bark uszkodzony. Tak się wkurwiłem, teraz sobie to przypomniałem. Teraz kurwa będzie zero tutaj, zero populizmów kurwa. No. Nitro wprowadza politykę zero tolerancji dla zjebów, więc no musicie uważać. Więc no, jedną rzeczą jest kurwa, jak policję rozsmarowali na tym, to ja nie mówię, że ktoś ma kurwa 10 lat siedzieć w tym szpitalu i brać urlop na 2 tygodnie i chodzić na rehabilitację ze smerem psychiatry, ale no, przydałoby się tak kurwa, no, no przydałoby się, wiecie, no. My się rozumiemy. Dobra, chuju, mam jakieś nagrania. Jak wejdę, zauważę, to ten. A, nie piszcie do mnie jak coś. Jak potrzebujecie WL-kę czy coś, nie piszcie do mnie, bo ja nie umiem czytać. To też jest takie. Najlepiej piszcie do jakiegoś moderatora albo administratora. Ta. Oni tutaj dobrowolnie, kurwa. Jak ja mam płacić za to jeszcze, kurwa, dostać 30 wiadomości dziennie, to nie. A jak coś jest niesprawiedliwe, to do sądu możecie ich, kurwa, podać. Te do 2 zapisaliśmy i pewnie dodamy. Co to jest do 2? Napis, który się utrzymuje jak odejdziesz nawet, nie? Jaki? Napis 3D taki, że podchodzisz do tego miejsca. Opis, tak jakby tylko ten napis zostaje w miejscu. Na przykład w tym. No to zaspamują tym serwer, kurwa. Ale będzie limit, no jeden powiedzmy na osobę, coś tego typu. Albo że będzie trzeba tego dostęp korzystać, żeby to został, żeby każdy mieć. Ofnąłem ci serwer, bo muszę zmienić nazwę, nie? Aha, jeśli chodzi o śnieg, to śnieg jest fajny, ale nie cały czas 24/7 przez kurwa miesiąc, bo wam ten śnieg zbrzydnie. Więc śnieg będzie, ale eventowo na kilka dni pewnie na święta, a nie teraz. Aha, i nie wiem czy wiecie, ale możecie zawsze mi donate'a wysłać. No, Nitro opłaca serwer, więc możecie. Okres świąteczny się zbliża. A po ostatnich modyfikacjach w samochodzie mi pali 19 litrów i to ja nie kurwa nie tankuję jak twój stary diesla czy jakieś kurwa 9,5, tylko 100 na Shellu, więc musicie też zrozumieć, że to nie są tanie rzeczy. A Nikoś mi pół smyka wynosi za każdym razem. No jest kurwa nieciekawie, nie? Musicie się też pochylić nad moją biedą. Tak, ja wiem, że 100 to twój stary zeruje pod delikatysami. Ale no. A jeśli chodzi o napad na tego, na Humana, to też pewnie dostanie boosta na dniach, bo tam się skarżyliście, że jak na Humana jest za mało, a radiolki policyjne teraz jeżdżą w miarę okej. No to weź tam kurwa dodaj w pliku 50% więcej i tyle, nie? No i właśnie to robię. Odjadę się od diesla, że się ma Exi. Wiktor, robisz już z testowego główny? Zrobiłem. No to jak macie jeszcze jakieś pytania, bo z naszej strony to w sumie wszystko, więc możecie zadawać pytania. Może ktoś z partnerów chciałby coś powiedzieć? Jeżeli chodzi o mechaników, to tak, spokojnie mamy jakąś tam pracę przewidzianą, ale to mamy inne w tym momencie projekty. Partnerów? To cześć, Sandry zapytam. To moja partnerka. Czy to nie o to chodziło? No, jeśli ma coś do powiedzenia, no to oczywiście, no. Ktoś chce się wypowiedzieć? Powiem ci, że znam ją 6 lat i zazwyczaj nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Ale to już jest takie, to są prywatne odczucia. Może kogoś to zainteresuje. No strzelnicę też możemy dodać, bo mamy skrypt gotowy, kręgę tak samo. A praca urzędnik miasta to ten, to no to DOI będzie rozwinięty pewnie, bo Dondruk się tym zajmuje, ale o urzędniku miasta tam nie było chyba mowy. Nie, urzędnik nie, jeśli chodzi o takie typowo administracyjne prace IC, no to
to będzie doj. Aha, tak, właśnie. Już masz głos. Jeszcze jedna rzecz. Jeśli chodzi o dodatki do broni, jeśli chodzi ogólnie o crime, dodatki do broni są przygotowane już do wprowadzenia. Tak samo amunicja, no jak wiecie, możecie mieć 100 takich samych pistoletów w ETC, więc te transporty broni są przygotowane, tylko no, ktoś administracyjnie się będzie musiał tym zająć. Pewnie Nitro będzie grał, to on porobi jakieś transporty, jakieś okrągłe stoły ETC. A. Mam ważne pytanie, zadania. Czy będzie bardziej rozbudowany system narkotyków i czy legalne prace dostaną boosta, bo są nieopłacalne w porównaniu do narkotyków? No to... Za 20 sprzedawania koksu masz tyle, co za 4 godziny legalnej nigdy roboty. Nie będzie tak, że zarobki z legalnej pracy będą dorównywać crime'owi, no bo crime to jednak crime. A jaka jest różnica? Razy dwa? Nie, no razy... No za 30 minut handlowania kokainą masz 40 tysięcy, za godzinę pracy legalnej 9. Tak, tylko weźcie pod uwagę, że ci, co sprzedają narkotyki, muszą się liczyć z tym, że zostaną złapani przez policję, że będą mieli różne konsekwencje. Dobra, ale to też, wiesz, Madzie... Magda, wspaniały głos, troszkę mnie podniecasz. Czy przeszkadzałby ci tu, jakbym zaczął... Nie, możesz robić, co chcesz. Okej. Okay. Ogłuchnę jedynie. Tęsknię za twoim zapachem. Jak na moje, to powinno być tak, że godzina sprzedawania narkotyków to 2 razy praca legalna, żeby te legalne też miały jakiś sens, a nie każdy pcha się od 8 rano na siłę helikopterem. Widziałem takich agentów, żeby zbierać narkotyki. Żeby a, ktoś zbiera narkotyki helikopterem. Takich ludzi to nam zgłaszaj, no bo... Jeszcze o 8 rano i u gościa elekcję w tle słychać. To jest kurwa. A nie jest tak, że jest od 50 osób zbieranie? Bo powinno tak być. Od 40 jest. A, no to i tak nie jest źle. Co wy gadacie? Kontrakty na bronie? Wiesz co, te kontrakty się kurwa totalnie nie sprawdzają, bo my jako administracja nie mamy kontroli nad bronią. Lepiej, żeby jakiś administrator rozdał po prostu te bronie i jest to roleplayowo fajnie od ten. Przynajmniej no, wiemy, ile w mieście w to poszło. Sorry. No tylko, że z jednej strony tak, a z drugiej nie, bo jak nie masz kontaktu, to albo jest kurwa krzywa akcja, na zasadzie dzwoni ktoś do ciebie, kurwa, bo sobie numer na streamie przeczytał, a zanim jakiś kurwa bambosz jebany sobie numer zgarnie, wiesz, taki ziomek, co przychodzi, to jest... To też mu trochę zajmuje, nie? Poza tym zazwyczaj piszczy i też nie chce ci się z nim pertraktować, że tak powiem. No tak, ale wiesz, to taki ziomek sobie już musi kupić broń, napisać na dark webie, nie? No i wiemy, że jest problem z amunicją, ale no amunicja też będzie pewnie sprowadzana, bo też przygotowano. Ten ma problem. To ma problem, ten kurwa przyjeżdża na kasyno i rozmawia tutaj z hefe. A, no i kasyno jeszcze będzie. Po restarcie. Nick, odpowiadając o zarobki IMS-u, na razie patrzymy, czy IMS powoli się odbudowuje i podnosi na nogi. Wtedy będziemy analizować i myśleć. Tak, to będzie za kasyno, co wcześniej ja. Ale powiedz, co odnosi interioru, bo się ludzie lagów boją interior. Interior jest pod ziemią, exterior jest taki zwykły, nie jest te Diamond Casino, jest na TPK, ale jest interior z Diamond ale Casino. Ale jak macie problem z FPS-ami, to ogólnie teraz wyszła nowa generacja kart graficznych i polecam. Skończyło się, da się kupić. Kto? No, kupić zawsze się da. Pytanie jest, czy chcesz overpayować. Nie? A, no, też tak. Napady na Amunation? Takie no pytanie, może... czy mamy dużo dziewczyn na serwerze? Sporo jest. Jest trans nawet. Dobra, to git. Mało jest. Bo szukamy jakiegoś szmuliska do grania. Więc jak coś, to ten. To pamiętajcie, że rodzinny Serhi to zawsze jest ten. Zawsze jest tutaj na posterunku, żeby... Trzeba sobie z kimś pograć. I nie mam uprzedzeń do nikogo. Nawet do ciebie, Batwin. Czemu wyśmiali się? Uśmiechnąłem się. Okej. Okay. No. Tylko nie wysyłajcie mu podań na priv, bo tak jak mówię, chcę mieć czyste wiadomości. Jeśli chodzi o prawda, linki, to... Nie no, w gierce to musicie to... przyjść tutaj ten. Nie no, to akurat żartuję, nie? I co, to i co. No. Z takich OC rzeczy, co mogę powiedzieć? A kiedy addony dla partnerów Smurf? Minął miesiąc. No, powiedział, że mają być.
Tylko, że widzisz, kurwa, że to taki jest community meeting, że słyszysz, co on, kurwa, zwołał community meeting, bo w sumie nie miał nic ciekawego do powiedzenia, ale dawno nie było, więc powiedział to, co wszyscy chcieli usłyszeć, czyli że wszystko będzie, ale tablet tam do tygodnia, a dony to nie, to wkrótce. Wiesz, takie rozmawianie jak z kinią, nie? Tablet, no, macie lepiej grać i nie krzyczeć na strzelaninach. No, kurwa, taki tablet kurwa. Dla IMS-u i dla policji już jest. Addony dla policji też już są. Te addony też już masz, więc już są testowane. A reszta będzie miała w ciągu tygodnia. No. Ale no to nie jest tak, że wiesz, że niczego nie ma, tylko część już jest robiona faktycznie. Aha, i powiem, ile firm jest? No właśnie, jeśli chodzi o firmy, to nie ma mało firm, bo tutaj jest jakieś 4 PSM, tutaj jest jakiś kurier, tutaj jest bimbrownik, więc no ja rozumiem, że wy wszyscy byście chcieli firmy, ale też bierzcie pod uwagę to, że no jak gracie 2 dni na serwerze i nic jeszcze na serwer nie wnieśliście, to nie dostaniecie firmy, no trzeba się wykazać i co? I trzeba się pokazać. Piszecie nam, nie wiem, odskryptujcie firmę eventową, a ja nie widziałem żadnego ogłoszenia o jakiejś imprezie albo evencie od firmy eventowej, która rzekomo istnieje, więc no kurwa, no. Kurwa, firmy eventowe to są takie, kurwa, że robicie, kurwa, grilla na plaży, no. Kurwa, ile można? 3. rok, kurwa, grilla na plaży? Jeszcze potem mi, kurwa, to ubranie w jakieś, kurwa, jakieś kąpielówki, kurwa, gwiazdki potem mi tylko w szafie, kurwa, stoją. Do łajpu. Albo jak na wyspie, impreza w klubie i taniec 15. Taniec 15 i tyle. I łoimy, kurwa, do tego, do streama. Parowa kiedyś dobre imprezy robi, bo tam zawsze ktoś ginął, nie? Więc coś się działo. Było Majdzie, ty masz otwarcie. A co jest tam z parową? Perma dostał. Perma dostał perma. Przedwczoraj czy wczoraj? Co? Latał i krzyczał i na serwerze, oddajcie mi kolegów, zbanowaliście moich kolegów, jebać 7-7. Spoko, to już nie dostają bana. A jak go ktoś zbanuje, to go zbanuje. No, no to tak by też było. Musieliśmy. No. Jebać, kurwa, śmiecia grubego. On ma jakieś problemy z głową. On, kurwa, jak się zadaje z nieodpowiednimi ludźmi, to tak ma, bo latał z Grandim i Złotem razem. Chłop do 3 dni do mnie pisze, że się ma, możemy pogadać. A i tak, największe mano i... Game jest Tiger, on potrafi, jak ma bana, napisać 14 razy w ciągu jednej doby. A nie chcielibyście, Smerf, przywrócić tego starego systemu napadów, co był na Liberty City jeszcze? Że trzeba zrobić jeden napad, żeby zrobić drugi, etc. Nie, że chodzi mi, żeby minigierki były na napadzie, żeby chociaż jakieś zajęcie było. Tylko właśnie, kurwa, wiesz, jak jest taki problem, że jak ja mam zrobić minigierkę albo zrobić, kurwa, coś, czego wszyscy potrzebują, to wolę najpierw zrobić coś, czego wszyscy potrzebują, a później robić minigierki na napadach. Ale przecież wy je mieliście gotowe. No, ale to widzisz, to było pod inny system napadów. To nie jest tak, że ja sobie wkleję coś do innego skryptu i to będzie działać. Więc no może... Co było z Tigerem? Mówił, że kto go odbanuje, to ma perma, no ale Tiger chyba w miesiąc na banie przysiedział. A potem spłaszczył się jak płaszczka, kurwa. O. Zioło na getto to jest w planie, czeka sobie w kolejce. Tak samo jak pytaliście o interiory dla gangów. Wszystkie gangi oprócz Wagosów na dziś miały interiory. Dzisiaj wchodzi interior dla Wagosów i dla Piri oraz Basty będą też otwarte interiory na dniach. No, Wagosów. Już będą mieli po restarcie, bo ja to robił. I też nie wiem, no przychodziliście codziennie i krzyczeliście na nas, że nie macie interioru, no a kurwa, jako jedyny gang uliczny mieliście ten interior od zera robiony, bo tamten był zalogowany, więc weźcie też pod uwagę ktoś, że jak wy chcecie interior, to ktoś musi wam zrobić, a zrobił to wam za darmo. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że otwieram mafię i zostaję szefem policji na drugiej postaci. To tak ja tutaj ten. Na Stopczyku? Nie, na Roberto. Okej. W końcu będą podwyżki. W końcu będą podwyżki, tak. Nie, żartuję, ale ten... zobaczymy tutaj. Trzeba się wszystkim przyjrzeć. Ogólnie ja nie wiem, jak to będzie. Wiem, że Rudy chciał grać i Juna. Jeśli oni będą grali w policji, to fajnie się z nimi gra. Rudy przed wejściem na serwer Alcomat. A tak.
Będzie dmuchał. Tak, bo ja z nimi rozmawiałem. Ja nie wiem do końca, gdzie oni i co i jak, ale no. Więc taki policjant jakiś, który bardziej for fun gra, zawsze się przyda, nie? No i też liczmy, że Czokoputka wróci tutaj, Lili. To takie już, że tak prywatą polecę. A jak Audy był kadetem jeden dzień, odjewał krzywą akcję i wyleciał z banem. Rudy? No ale później się nam wczoraj się nam wytłumaczył, więc no to... Też jest, jest jedna rzecz, jak ktoś coś odpierdoli, wraca po pół roku i mniej więcej znasz tą osobę, no to ten. To jest kurwa tak trochę jak Tiger, no. Tiger to jest to przypałowe dziecko, nie? Masz kurwa dwóch synów, jeden zajebiście się uczy, kurwa, a drugi kurwa wali w żyłę, no. I trzeba go też kochać, kurwa, ale no też trzeba go skarcić czasami. Tak, a propos Rudego, to wszyscy znamy, wiemy, jak odgrywał. Miał jeden dzień taki, że naprawdę no odpierdalał, ale pamiętacie, że każdy czasem coś w jeden dzień zjebie. No, a jak nie, to patrzcie na Tigera, nie? Chłop ma i tak przejebane, jeździ lanosem, kurwa, i ma rozbieżnego, więc to nie jest tak, że on ma jakoś łatwo w życiu. No, to prawda. A do nowe ciuchy dla gangów, ale no to napiszcie nam, czego wy kurwa potrzebujecie, a nie, że wiesz. Pamiętajcie zawsze coś takiego. Największym poniżeniem dla każdego gracza jest, żeby was ktoś taki jak Smurf kurwa zbanował z tymi lokami i piszczącym głosem. Więc no, nie pozwólcie, nie łamcie regulaminu. Dajecie satysfakcję, żeby przyszedł kurwa jakiś szczyl 13-letni i was zbanował. To prawda. Nawet wam nie potrafi poprawnie powiedzieć wypierdalaj, bo R nie wymawia. No kurwa, no to dramat. Szanujcie regulamin. A propos ciuchów dla gangów, dostaliśmy jakąś paczkę od Zielonych, na ten moment jeszcze czeka w kolejce. Na pewno będziemy je przeglądać. Wydaje mi się, że tam jakieś łańcuchy i takie rzeczy są, ale zobaczymy. Można poszerzać ciuchy, czy trzeba kasować jakieś istniejące? Poszerzać może. Tak? Robimy to. No to wrzućcie tego dużo i ten. No to wrzucimy, no. No to kurwa, nie wrzucimy coś tam autendum do tygodnia, tablet już się pisze, tylko wrzućmy. Ja nie wiedziałem, że tych ciuchów nie ma, bo z tego co wiem, to były jakieś bandany dla gangów, tylko nie wiem, czemu ich kurwa nie ma, albo może... A Wątróbka gra tutaj na Cardilezę, czy nie? Nie, grał przez 3 dni i coś mi się nie spodobało i poszedł. Gdzie on gra? Chyba nigdzie. To, czyli stoi, można komuś to rozdać, tak? Tak, jak dealer jest do rozdania. To pomyślimy, komu się to. Licytację zróbmy, ale licytacja, kurwa, to wiesz, to kto więcej siana nagrindował? Chujowe. Czy trzeba osobę wybrać? Wstępnie tak. Podanie pojawiło i podanie zostało wstępnie zaakceptowane. Gość musi milion uzbierać, żeby móc to prowadzić. Ale od razu dodam, że car dealer nie wygląda tak, jak myślicie. I to nie jest tak, jak było przed wipem, że możecie sobie napierdalać siana, ile wlezie, tylko zarabia się tam dużo mniej. I zarobki zależą głównie od twojego RP i masz prowizję za jeden samochód, a nie procentową od wartości samochodu. A, nie ma Blues 7.7, tak? No szkoda, fuj. Trzeba by było nowe zrobić, jakieś ciekawe. No. To do chilla trzeba napisać na PW i myślę, że zrobi. No. Już to robię. Więc na Bluzę 7.7 też będziecie mieli ogólnie. A ktoś kupy sprząta, to co się kurwa ten... Jak to wygląda? Nie możesz nic robić, tylko kupy sprzątać? Tak. To umożliwiłeś wprowadzenie zakazu gównoslangu? Jakiego gównoslangu? Znaczy wiesz, jak będzie jakiś debil, co będzie krzyczał komsko, maśniutko! To kurwa po prostu, no... To wyjdzie, nie? Ignacoś, ale jak masz pracę społeczną, to cię tepa od razu, więc no, nie podbierasz to na... Chyba, że byłeś na serwerze, jak zostały nadane, ale to i tak tylko do momentu, kiedy wyjdziesz z serwera. Później, jeśli uda ci się jakoś wyjść, to ci karne prace doliczają.
Gówno slang typu wyspa, pompki, mięsień, etc. No to nie wiem, Mitro by się musiał wypowiedzieć. Jakie kurwa pompki? No że ID jak chcesz kurwa, typa to mówisz, ile pompek zrobiłeś. No to nie lepiej kliknąć co samemu zobaczyć? No lepiej. No właśnie. No ale mówienie kurwa wyspa czy coś chyba jeszcze jest w porządku, nie? Dać długie bronie dla Serchio, to on, nie musimy mu dawać, on sobie weźmie. Dodam, że już ma wykuł. Kto tęskni kurwa za jakimś napadem na komendę ze snajperką? Niech pierwszy kurwa rzuci kamieniem, no. Nie no, coś tam pomyślimy, żeby było coś ciekawego, ale no. Więc no, nie ma chyba kurwa co tu siedzieć, no używajcie mózgu, a chociaż tak to nie będziecie robić, kurwa nie wiem, marnujemy tu czas tak szczerze. No to prawda, włączamy serwerball. No. Bo trzeba zagrać, trzeba pokazać tutaj roleplay tak zwany. A jakby co, kod Nitro na K-dropie daje 2.17. To możecie zakręcić. Proszę odpalać, Wiktorek. No ja odpalam. Okay. Już odpaliłem. Za 2 minutki możecie wejść na serwer. Nitro, ty sprawdź swoją postać. Wielki powrót Sekito? No jak go nie wkurwicie, to pewnie będzie grał, ale może być ciężko na dłuższą metę. Ty, jak coś do mnie napisał i skasował. XD. Przypomniał sobie, że mówiłeś, że nie chcesz wiadomości na priv dostawać. No ale Exi to jest mój ten, przydupas, nie? A co Cizero zrobił, że bana dostał? Co to w ogóle jest? Co to jest Cizero? No, piszę Cizero Unban. No, no. Cizero to jest ten, co za cały okrzał dostał, bo kurwa codziennie na Benroomie był. A Remek za co dostał? Wczoraj widziałem, że dostał na wyspie też permbana. Remek kurwa dostał unbana po wipe i ten wyszedł tam z roli, taku do niego podszedł i zrobił power gaming na taku, więc taku mu perma wyjebał. Więc jeśli chodzi o Remka, to może mu dać szansę jak chcesz, ale no. Serwer działa, możecie wbijać jakby co. Na to ma goł. O. Dobra, życzę wszystkim miłej gry. Obyśmy się nie widywali na rządowych. Co to jest Zuli? Wleczekarka. Tak mi się rzuciła w oczy. Nie, wiesz co, jak coś to Lucy Take Off. Prawda. Nie tego musimy ci auto do garażu dodać, jak wbijesz. To tam mów, jak będziesz się jechał. Spoko. No, to jak coś, to jest tutaj ten. Są moderatorzy, są opiekunowie, są administratorzy. Oni na przykład lubią, jak do nich, jakbyście do wszystkich teraz napisali wiadomość, cześć. I ogólnie taku jest jeszcze tutaj w zasłużonych, też możecie do niego pisać różne rzeczy. Na przykład jak się czujecie, co tam było w pracy, w szkole. On z tego, co mówił, to lubi odpisywać po tym, po godzinach. Dzisiaj klub otwiera, więc życzę mu powodzenia. Że... No właśnie, życzę mu powodzenia, że ten klub otwiera i tyle. Dobra, stopczyka mi zabiłeś. No bo musieliśmy ci Nitro zrobić. Się Sekito. A to stopczyk nie na misji? Został zgadzany stopczyk. Czytano HP i armor sprzed wyjścia, czy co, nie resetują się te kamizelki? Nie. Jak masz kamizelkę, to masz to. To zajebiste to jest. Skąd zajebałeś?
Znikąd. Kaiser zrobił. A. Autorskie z internetu, tak? Nie, autorskie napisane przede mnie. Okej. Dobra, to idziemy grać, nie? Dziewczyny i chłopaki. Jakie masz ID? 16. Dobra, ja idę, trzymajcie się, pa, pa. O, jak ładnie powiedziałaś. Co, koniec CMS? Chyba tak. No chyba tak, to kurwa, chcieliśmy wam powiedzieć, żebyście nie zachowywali się jak idioci, bo jesteście mentalami w tej grze ogólnie. No, no i... ale tylko część, reszta fajnie bardzo gra. Ale ci, co krzyczą tego masą, no to teraz UWL będzie od buta UWL serwera, kick, nawet bez wyjaśnienia. Jak macie jakieś pytania, to tikety piszcie. Ktoś odpisze kiedyś. No. Nie, no jak firmy zakładacie, to najpierw pograjcie trochę. Kiedy pokażę swoje akcje z tym. Nie wiem, teks. Jak piszą heksy, które wysłałam do firmy. No jak chcecie firmę, to musicie być też rozpoznawali na serwerze. Działa, bo kurwa Jeffy pisze, że u nich się wyjebał na Sandy. A kto? To... ja nie robiłem żadnego drwaka. Ja robiłem drwaka. Weź zrób coś takiego, nie? No. Zobacz ten system reportu jakiś ten, kurwa, głoś, no? No, slash admin off i nie widzisz go. Ale nie, no właśnie, bo to też jest... Bo to też jest kurwa, bo też o tym myślałem, że jakby to włączyć. Tylko, że jest jedna rzecz, jak komuś coś mechanicznie pracuje w grze, że potrzebuje dewelopera, to że miał inną komendę niż jak ktoś, kurwa, robi RDMA na szpitalu, nie? I wtedy ja na przykład devów nie widzę, bo w sumie i tak mu nie pomogę. A jak ktoś potrzebuje pomocy administratorskiej, to na przykład to widzę, nie? No dobra. To możemy tak zrobić. Jaką chcesz rejestrację w G550? Nie wiem, daj byle ja, daj jakieś śmieszne. O. Zobaczymy twoją kreatywność. Kurwa. I to będzie wtedy git, nie? I w sumie brzydki chód jest tego zgłoś. Ale to whatever jest, nie? To do dostosowania, jak to tam robi. Masz zgłoś def albo zgłoś admin i tyle, nie? Masz te, tak rozwinąć to. Jak to jest łatwe do wykonania, Kaiser? No możemy zrobić albo dwie komendy, by się szybciej wpisywało, a czy nie, no dobra, zgłoś powiedzmy i pierwsze to będzie def, znaczy no nie wiem, jak oni mi to wpisywać. Ty jak ci dam D1 za kole, to się obrazisz? To ale. Coś kurwa tak dowcipny, nie? Ty, ale dałeś mi dobry pomysł teraz. Jaki? Jest jakiś skrót województwa, co ma Z? Bo wtedy możesz na polskich blachach sobie pierdolnąć. Bo na polskich blachach masz pierwsza literka jest od województwa. Na przykład D Dolnośląska. Nie wiem czemu w Wielkopolsce jest P. Ale może dlatego, że jakby był ten, że W mam Warszawa, nie? Na przykład Śląsk ma S, no ale na przykład D1 Nitro, bo to jest Dolnośląski, nie? I potem literę sobie wybierasz, jaką chcesz. No ale 4 robi za A. Czyli jeśli masz jakiegoś, co od Z się zaczyna, to możesz zrobić Z4 kolak. Masz wtedy za kolak, nie? Można sobie takie blachy pierdolnąć IRL. No nie ma chyba Z. No, a co mają w zachodniopomorskim? Z chyba. Bo na przykład, bo co mają? Z chyba. No tak mi się coś wydaje. Tak mi się coś wydaje, bo chyba gdzieś Zetki widziałem. Bo na pewno Szczecin ma ZS-y, nie? Na tym, na blachach. Bo jest zachodniopomorskie Szczecin. SK jest, no w sumie. Z. Ty, no to w sumie wystarczy samochód zarejestrować w zachodniopomorskim i tyle. I możesz za kolakiem jeździć.
Nie wiem, że mazowieckie ma W. Bo ja W8 teraz zamawiałem. Ale już dostali wszyscy umba na byku. Dobra, ja idę. Trzymajcie się w kontakcie. Pa, pa. Siema. Już działa Jeffrey Darlock. Dobra, trzymajcie się. Kurwa, o co chodzi z tymi tablicami teraz? To mam po spacji robić tak jak kiedyś, czy kurwa nie? Teraz razem. No to kurwa fajnie, że mówisz. No, chcieliście, żebym zrobił razem. Nie, no czekaj, teraz są jakie? A razem są. A, jest razem. Muszę mu usunąć to kurwa. Zmień w bazie. Po prostu. Nie. No dobra, to możemy iść grać, nie? No, I think so. To usuwamy kanał i główny kurwa przekaz community meetingu, to się nie zachowujcie jak zjeby, bo ciężko kurwa z tym czasami jest. No, to dzięki wszystkim za zgromadzenie, tylko tyle mieliśmy do powiedzenia. Miłej gry, cześć. Idźcie się bawić na serwerze.